To, że liczba zakażeń znów rośnie, widać na tych statystykach. Co ważne, według prognoz na początku września dzienna liczba zakażeń wyniesie nawet 300 dziennie. Dlatego prawdopodobnie z końcem wakacji wrócą epidemiczne obostrzenia. Obowiązywać będzie jednak podział na powiaty. Patrząc na to, że w województwach np. powiaty miejskie są o wiele lepiej wyszczepione, a powiaty wiejskie nieco gorzej, to jednak to zróżnicowanie jest o tyle duże wewnątrz województw, że ten poziom definiowania stref uwzględniający wskaźnik wyszczepienia powinien zejść piętro niżej, a więc na poziom powiatowy. Według wstępnych wyliczeń strefa żółta będzie wprowadzona przy 12 zakażonych na 10 tysięcy osób, strefa czerwona przy 24. Minister podkreślił, że najważniejszym elementem ochrony pozostają szczepienia. Dlatego właśnie liczba zaszczepionych ma być kluczowa w wydzielaniu stref. Jeżeli dany region jest według liczby zakażeń klasyfikowany do którejś strefy, jeżeli w tym regionie zaszczepienie jest powyżej średniego w kraju, to będzie ta strefa obniżona. Specjaliści chwalą pomysł regionalizacji obostrzeń. Zdaniem doktora Pawła Grzesiowskiego takie rozwiązania powinny funkcjonować już w czasie pierwszej fali. Lekarz ma jednak wątpliwości co do dobranych przez rząd wskaźników. Wciąż brakuje wskaźników, które by w rzeczywisty sposób opisywały dynamikę epidemii. Najważniejszym wskaźnikiem w moim pojęciu jest liczba nowych hospitalizacji dziennie, nowych przyjęć na oddziały intensywnej terapii i liczba zgonów. Ryzykownym wskaźnikiem może okazać się też poziom wyszczepienia. Zdaniem lekarza może on doprowadzić do nadmiernego opóźnienia wprowadzania obostrzeń, a w efekcie do wzrostu zachorowań. no, nie martw się, jestem zaszczepiona. U nas wszyscy zaszczepieni, także myślę, że nie będzie żadnych takich większych problemów. Minister zdrowia zapowiedział też, że podanie trzeciej dawki szczepionki to kwestia tygodni. W tej sprawie odbyło się już nawet spotkanie Rady Medycznej. Rozmawialiśmy na ten temat, czy czekać na decyzję EMA, która zapowiada, że decyzję podejmie na początku września, więc też ta przestrzeń czasowa nie jest już taka duża, ale z drugiej strony ja poprosiłem Radę Medyczną o zajęcie wyraźnego stanowiska, w przypadku jakich grup bez czekania na ewentualną decyzję EMA powinniśmy taką możliwość dopuścić. Specjaliści są w tej kwestii zgodni. Trzecia dawka może być szczególnie potrzebna osobom, które nie uzyskały wystarczającej odporności po dwóch dawkach szczepionki. Mają to być osoby przewlekle chore, biorące leki obniżające odporność i ci, którzy ukończyli 60 lat. Dla tych osób trzecia dawka może być tym ważnym uzupełnieniem zbyt niskiej odporności, którą może przełamać wariant Delta. Jak podaje RMFFM, Europejska Agencja Leków w przyszłym tygodniu wyda zalecenie w sprawie stosowania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Wydany przez EMA komunikat nie będzie jednak wiążący dla państw członkowskich. Jakub Pięta, puls dnia.